Dzień dobry, nazywam się Rafał Dmochewicz, jestem instalatorem w firmie Sansol. Dzisiaj w kilku prostych krokach przedstawimy Państwu, jak poprawnie skonfigurować ekstender TP-Link. Ekstender połączony jest z inwerterem za pomocą kabla Ethernet, a jego głównym zadaniem jest zapewnienie stabilnego połączenia między siecią domową a inwerterem. Aby rozpocząć ponowną konfigurację ekstendera, musimy przycisk Reset wcisnąć na 3 sekundy igłą lub innym cienkim narzędziem. Pierwszym krokiem jest odnalezienie niezaszyfrowanej sieci Wi-Fi TP-Link Extender i połączenie się z nią. Kiedy uzyskamy połączenie z siecią Wi-Fi Extendera, w polu adresu przeglądarki wpisujemy adres 192.168.0.254, aby dostać się do panelu administracyjnego Extendera. Przy pierwszym uruchomieniu po zresetowaniu Extendera w panelu administracyjnym musimy mu nadać dowolne hasło. Nowe hasło wpisujemy w obu polach. Na tym ekranie musimy odnaleźć naszą sieć domową, wpisać jej hasło i nacisnąć przycisk Dalej. Potwierdzamy wybór. Poprawne połączenie z siecią domową ekstender zakomunikuje poprzez palące się dwie niebieskie diody. Jak widać, proces konfiguracji jest bardzo prosty i wymaga jedynie sprawnie działającej domowej sieci Wi-Fi. Trzymając się tych kilku prostych kroków, będziecie w stanie Państwo bez problemu sami skonfigurować ekstender. Dziękuję za uwagę i życzę dużo słońca.